Najniższym punkcie ma 8 metrów, najwyższym prawie 20. Mowa o nowej linii jednej z najstarszych i najdłuższych kolejek naziemnych w Polsce. Elka to prawdziwy symbol Parku Śląskiego w Chorzowie, który właśnie odzyskuje należną mu świetność. Od jutra udostępniony będzie wszystkim przejazd drugą zmodernizowaną linią kolejki. Już dziś jedną z pierwszych osób, która mogła ją przetestować, był nasz redakcyjny kolega Paweł Jędrusik. Wagoniki ruszyły i pierwsze osoby mogły po raz pierwszy ruszyć w trasę drugą linią kolejki Elka. Nowy odcinek poprowadzony został śladem dawnej trasy kolejki. Podróżuje się nim albo jedną z otwartych kanap, albo taką zamkniętą gondolą. Czas przejazdu będzie trwał między 15 a 20 minut standardowo. No i myślę, że docelowo w momencie, kiedy będzie całość, to będzie ponad 6 km, natomiast na dzień dzisiejszy mówimy o odcinku ponad 4-kilometrowym. Pierwszy odcinek 2180 metrów, drugi 1840. Docelowo, bo w planach jest budowa trzeciego odcinka Elki, który pozwoliłby na zamknięcie historycznego trójkąta pomiędzy stacją Planetarium, Wesołym Miasteczkiem, a stacją Stadion. Historycznego, bo to właśnie tym śladem poruszała się stara kolejka, która zakończyła działalność 17 lat temu. Możliwe, że jeszcze w tym miesiącu uda się rozstrzygnąć przetarg na odbudowę ostatniego jej odcinka. Kolejne, jakby to powiedzieć, już na wstępie jest w dobrej fazie, ponieważ oferty przetargowe są. Teraz komisja i spółka będzie sprawdzała poprawność tych ofert, wielkość wyceny, wielkość tych środków, które ma przeznaczone. Oby wszystko też się zakończyło dobrze i ruszyli jeszcze z pracami na trzeciej linii. Koszt budowy drugiej nitki Elki wyniósł ponad 69 milionów złotych netto. Koszt budowy trzeciego etapu wyniesie najprawdopodobniej około 51 milionów złotych.